Mamy kwiecień 2022 roku, tą datę powinniście zapamiętać. Znajdujemy się na Warsaw Motorcycle Show na stanowisku ścigacza. Targi po długiej przerwie i w trochę mniejszej, skromniejszej formie. Jednak dopisali zwiedzające, jest Was naprawdę duża liczba i bardzo nas to cieszy. Obok mnie Harley w wersji customowej, mocno zmodyfikowany. Tutaj nasz redakcyjny kolega Lech Wangin pewnie więcej Wam trochę o tym opowie. On zresztą organizuje też na tych targach show różnych motocykli właśnie w stylu customowym. Tam obok mamy ciekawszy motocykl, ponieważ to jest coś, co ja bardzo lubię. BMW S1000RR w wersji torowej. Karol, który jeździ tym motocyklem, zdobył Puchar Polski, a teraz możecie sami przyjść go dokładnie obejrzeć. Naprawdę tęskniłam za tą atmosferą, za tymi ludźmi, za tą cudowną, po prostu magiczną naprawdę atmosferą. Ci ludzie przychodzą, są uśmiechnięci, widać, że tęsknili za tymi targami, nie było ich tyle lat. Można popatrzeć na motocykle, można się spotkać, można porozmawiać. U Ciebie na stoisku dwa motocykle. Husqvarna, z tego co widzę, czyli teren, tak. Obok Aprilia, czyli droga. Powiedz, którym częściej jeździsz, który bardziej lubisz? Powiem tak, Husqvarna jest moja ukochana, tak powiem, maszyna, którą wywalczyłam tytuł mistrzyni Polski, mistrzyni Pucharu Polski. Jeżeli chodzi o Aprilkę, jest pożyczona niestety, ale pożyczam ją bardzo często. Ja mam to do siebie, że kocham motoryzację w każdym możliwym wydaniu. Jesteś członkiem Szkopek Teamu. Czy jakieś plany na ten sezon? Możesz coś zdradzić? Oczywiście, tak jak każdy członek Szkopek Team, jestem ambitna i mam ogromne plany. Na pewno będę walczyła o to, żeby utrzymać się do mistrzyni Polski. A jeżeli chodzi o więcej, no cóż, krok po kroku w stronę Dakaru. Marzenka, powiedz... Przepraszam, tak. Fabryka Mistrzów, twoje dziecko. Powiedz, każdy może jeździć? Jak powiedziałeś moje dziecko, już teraz bym powiedziała, że moje dzieci, bo ich jest, mam już kilkaset w zasadzie, z czego się bardzo cieszę, jestem bardzo dumna. Tak, oczywiście, jeśli chodzi o Fabrykę Mistrzów. Fabryka Mistrzów to dzieci, które uczą się od zera tak naprawdę, to są początki, czyli mamy wszystkie dzieci, które marzą o motocyklizmie, o tym, żeby jeździć motocyklem, uczymy ich od podstaw. Jak widać, motocykle są najmniejsze, to jest PW 50 najmniejsze. Najmłodsze dziecko, jakie nauczyłam, ma 2 lata 8 miesięcy, więc naprawdę są malutkie. A jeśli chodzi o wiek, to maksymalnie 14, chociaż ostatnio zgłosiła się mama niezbyt wysoka, 30. Więc zaliczamy. Fabryka Mistrzów prowadzi zajęcia w gminie Babice, Gosir Stare Babice, gdzie zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę. Jeśli chodzi o nasze dzieci, tak, jak najbardziej. Mamy dzieci, które już startują w zawodach, mamy dzieci, które ścigają się w teamach, w wyższych szkółkach, więc jest nas coraz więcej i szerzymy jak najbardziej motocykle, sport i tę kulturę motocyklową. Bardzo zaznaczam to wielokrotnie, że nam chodzi o bezpieczeństwo, żeby te dzieci były bezpieczne, uczyły się, jak właściwie należy jeździć motocyklem, jak robić, żeby było bezpiecznie. Powiem Ci, że mi się marzy, żeby na przykład zajęcia WF-u były tak podzielone, że można by było zamiast na WF przyjść do Ciebie, pojeździć, nie tylko ganiać za piłką, ale też spróbować sił na motocyklach. Cześć Sylwia. Witam. Aktualnie jestem tutaj na stanowisku i reprezentuję swój motocykl drogowy. Poza motocyklem drogowym jeżdżę również na pitbajkach. Jestem aktualną mistrzynią Polski w pitbike SM. Widzę dużo nagród, chyba nie wszystkie pitbajkowe, więc chyba jeszcze coś jeszcze się tam znajdzie. Tak, to są jakby nie patrzeć te najważniejsze puchary, czyli Puchar Polski, który zdobyłam w tym roku pierwsze miejsce, rok wcześniej również. No i Mistrzostwa Polski, drugi raz z rzędu jestem mistrzem Polski w Bitbike SM w grupie Ladies. Chciałabym spróbować większych pojemności, ale wszystko się okaże, czy będzie na to budżet w tym sezonie, czy kolejnym. Jeżeli chodzi o małe motocykle, jest coś takiego jak owal? Jasne, owale to jest jakby nie patrzeć takie moje mini marzenie, no ale no, tak jak mówię, budżet mi na razie nie pozwala na to, bo musiałabym sprzedać swój motocykl, który naprawdę kocham, żeby zamienić na owale, bo jest taka sama, powiedzmy, półka cenowa. Widziałam na żywo, jak dzieciaki ścigają się na owale w Czechach bodajże, tak, w Czechach.
byłam odwiedzić naszą rodaczkę Julię Jantarską, która właśnie się przesiadła z speedbike'ów na owale. I powiem Ci szczerze, petarda, no to jak wygląda ten motocykl, to jak te zawody wyglądają, to jest przeskok o półkę wyżej kątem pitbike'ów. Pitbike'y są fajną budżetową zabawą, ale owale to jest już moim zdaniem fajna przyszłość dla dzieciaków i dla, no nie ukrywam, z tych starszych dzieciaków, takich jak ja. W tym sezonie Triumph zaprezentował nowy model, bardzo fajny. Nasz redaktor naczelny był na testach, chwalił, więc myślę, że czekam tak samo, też bym się chętnie przejechał. A to jest chyba największe stanowisko na tych targach, prawda, jeżeli chodzi o wystawców i o motocykle. Jako grupa Almut w sumie mamy 600 metrów, królujemy w tym roku, jeśli chodzi o wielkość. Brakowało tych targów, ludzie chcieli przyjść i zobaczyć, dotknąć. Tu każdy motocykl ma grono ludzi stojących dookoła, każdy wsiada, próbuje. To też jest niecodziennie spotykane, ponieważ na dużej ilości stanowisk nie można wsiadać na motocykle, u Was jest wyjątek. No staramy się być jak najbliżej tych naszych klientów, naszych miłośników naszej marki. Jest to pierwsza impreza, tak jak mówisz, od kilku lat, gdzie możemy nareszcie face to face, bez maseczek normalnie porozmawiać, przybić sobie piątki, porozmawiać o kolejnych planach w tym roku, jeśli chodzi o wyjazdy i także zakupowe. Więc jest to wspaniała impreza i naprawdę cieszymy się, że w niej uczestniczymy, bo brakowało jej nam. Tiger 850 Sport pojawił się już kilka lat temu. Bardzo dynamiczne malowanie i to go wyróżnia na tle innych naszych tygrysów. Cieszy się dużą popularnością, bo tak naprawdę jest to bardzo przestronny motocykl ze względu na jego opony, zawieszenie. Zarówno świetne do pokonywania miejskiej dżungli i korków w ciągu dnia, ale także na dalsze wypady. Regulowana szyba, po prostu jednym palcem możemy ją unieść do góry czy do dołu, w zależności jaki styl jazdy bardziej preferujemy. Kolejne motocykle to nasze klasyki, tutaj Street Scrambler 900 przy pięknym matowym zielonym malowaniu przyciąga miłośników zarówno klasyki, lubiących nostalgiczne motocykle, bez względu na wiek zresztą, jak widać tutaj na załączonym obrazku. No, moja rodzina jest, można powiedzieć, cała motocyklowa, dlatego że dziadkowie prowadzili jeszcze przed wojną warsztat motocyklowy, więc ja po prostu to czuję benzynę we krwi i faktycznie ona gdzieś tam buzuje. Jak widzę tak pięknie, nostalgiczne motocykle, to cieszę się, że po prostu Triumph dba o każdy detal, bo jednak jest to ważne w tego typu maszynach. Tutaj no, po prostu tysiące różnych detalików, od emblematów, poprzez malowanie, szparunki, powoduje to, że faktycznie te motocykle budzą zachwyt na drogach. Ja ze względów technicznych zawsze zwracałem uwagę na to, że nowoczesność idzie z tymi motocyklami, bo musi. Wszystkie normy emisji spalin muszą być spełnione, jednak jest Triumph w stanie to ukryć do tego stopnia, że nie szpeci jakiś ogromny układ wydechowy. Czy są tutaj w przypadku Street Scramblera mamy atrapę gaźników, żeby bardziej nostalgicznie wyglądał. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Ukryte wtryskiwacze to jest kwintesencja. Tu w którymś modelu, już nie pamiętam, zachwycałem się obudową tych wtryskiwaczy, która wyglądała dokładnie jak mechaniczne gaźniki sprzed paru dziesięcioleci. Mamy także Speedmastera i Bobera w najnowszym wydaniu. Jest to wersja Goldline. Pierwszy stoi Bober, dalej srebrny Speedmaster. Pojemność 1200, więc już naprawdę jest tutaj czym zaszaleć. Natomiast nie o to tu chodzi. Chodzi tu o nostalgię, o cieszenie się jazdą. Carpe diem, można powiedzieć. Oczywiście, tu wyeksponowana właśnie ta obudowa wtryskiwaczy, które wyglądają jak gaźniki. A akumulator jak pięknie schowany. Pięknie, dokładnie. Jest każdy detal. I oddawanie mocy tego silnika, tak płynne, z każdych obrotów ta moc jest dostępna. Czy tu klienci przy Boberze się cieszą, że to siedzenie jest tak wykrzywione, że tak powiem, z tyłu, bo jak dodasz naprawdę gazu tą manetkę, to czuć jak ten motocykl przyspiesza i jest takie uczucie, jakbyśmy mieli po prostu zjechać z tego motocykla, spaść już wręcz. Niesamowicie finezyjny, bardzo popularny w naszej gamie. Kolejny motocykl Speedmaster, bardziej już w stylu cruisera. Oczywiście dwie czarcze z przodu, więc bez problemu możemy wyhamować w każdej sytuacji. Też 1200 silnik, nostalgiczny gang, te chromowane wydechy no, po prostu budzą zachwyt, jak widać, każdego pokolenia bez względu na wiek. Tak naprawdę, jak klient wjeżdża, to ten motocykl nie wygląda tak jak w katalogu, tak jak tutaj mamy zaprezentowanych, tylko każdy stara się jakoś go troszeczkę skustomizować, że jakby stało nawet 20 takich motocykli identycznych teoretycznie obok siebie, to on by rozpoznał, bo
bardzo lubię zmieniać na przykład lusterka, kierownicę, dodawać w przypadku Speedmastera sakwy, owiewki mniejsze, większe szyby, w zależności od stylu profilowanego jazdy. Jest tutaj multum akcesoriów, które możemy wykorzystać i się, że tak powiem, cieszyć dodatkowo z tej jazdy. Największe nasze cruisery, Power Cruiser, to oczywiście Rocket. Mamy dwie wersje, mamy wersję R, tak jak widzisz tutaj tą czerwoną, mamy wersję GT z już oparciem, inaczej usytuowanymi podnóżkami, więc też w zależności od stylu jazdy, czy ktoś bardziej woli jazdę długodystansową, komfortową, czy bardziej miejską, trochę sportową, no to możemy dostosować. I największa nasza nowość to jest edycja limitowana 221 od ilości newtonometrów posiadających ten silnik. Ręczne malowanie, wyszczególnione dane techniczne na baku, podkreślające po prostu możliwości tego motocykla. Tutaj mamy akurat wersję GT, więc to oczywiście od razu jest standardowa mała owiewka, oparcie dla pasażera, żeby wygodniej się jeździło. I właśnie są wysunięte te z przodu podnóżki dla bardziej komfortowej jazdy w dalsze dystanse. Wreszcie doszliśmy do motocykla, który dla mnie jest najciekawszy w nowej ofercie. Piękna, nostalgiczna owiewka z tą jedną lampą, choć nie wszystkim naszym klientom się podoba, bo część jest zwolennikami wersji RS, tych klasycznych lamp spotykanych w Speed Triplu, które już od wielu lat są stosowane. Natomiast tutaj faktycznie miłośnicy adrenaliny i klasyki licznie odwiedzają ten model dzisiaj i mają okazję się do niego przyszłość. Ale oprócz owiewki, ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, inaczej umiejscowiona kierownica. Zgadza się, i naklipana. Zdecydowanie bardziej sportowa pozycja niż na tamtym. I półaktywne zawieszenie w standardzie. Dokładnie, więc to jest wreszcie motocykl, który można nazwać naprawdę sportowym. Oczywiście Speed Triplowi nic nie brakowało, jeżeli chodzi o osiągi, o moc. Jednak ta pozycja tu będzie czymś, co ja osobiście bardzo będę chciał sprawdzić od czasu, od kiedy brakuje mi Daytony. Bo jednak Daytona to było coś, co było naprawdę prawdziwym takim, można powiedzieć, ścigaczem, tak? Opony ma takie, że od razu możemy na tor się wybrać. Pirelli Diablo Super Corsa to jest opona bardzo sportowa, więc charakter motocykla widać nawet po ogumieniu. Aż kusi, żeby ją zamknąć. Och, tak, dokładnie. Triumph ma w ofercie bardzo dużo motocykli Adventure. Nasza tegoroczna nowość Tiger Sport 660. Tak jak powiedziałeś, mamy bardzo szeroką gamę motocykli turystycznych. I co jest charakterystyczne dla nich, wszystkie mają trzy cylindry. Jest to taki nasz znak rozpoznawczy i faktycznie ten motocykl pięknie przyspiesza od samego dołu po maksymalny jego moment obrotowy. Dużym atutem, jeśli chodzi o ten model, to jest fakt, że on jest bardzo wszechstronny, czyli niezależnie czy szukamy motocykla do miasta, czy na dalsze jakieś wypady gdzieś trochę dalej, spokojnie sobie damy z nim radę. Lekki, 206 kg ze wszystkimi płynami, świetnie wyważony, bardzo zwrotny. Tak naprawdę jest to idealny motocykl dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją jazdę motocyklem. Fajne rozwiązanie, nie mamy tutaj żadnego mocowania do kufrów, a jednak te kufry w jednym kliknięciu możemy zamontować, więc w zależności czy jeździmy po mieście, czy gdzieś dalej w trasę, to możemy ten motocykl dostosować do siebie. Regulowana też jednym palcem, tak jak w większych Tigerach, szyba bezproblemowo możemy ustawić w zależności czy jedziemy właśnie w mieście, czy gdzieś w dalszą trasę. Co ciekawe, wydaje się, że prawda, powiemy się o mały motocykl, ale tak naprawdę kanapa jest praktycznie na tej samej wysokości, co najnowszy Tiger 1200 GT. Więc zarówno osoba wyższa może skorzystać na jeździe tym motocyklem, ale także takie osoby jak ja, które mają 1,68 m, mogą skorzystać z niższej kanapy, która jest dostępna wśród akcesoriów i spokojnie nim jeździć bez problemu. Drugi Tiger, Tiger 900, najbardziej popularny tygrys jak na razie w naszej gamie. Tutaj wersja Rally Pro. Motocykl, który zjednał sobie serca po prostu motocyklistów i podbił ich tak naprawdę. Występują w wersji Rally, GT. Rally charakteryzuje się tym, że mamy prawda, szprykowane koła, GT bardziej przystosowane na szosę. Tutaj z tym z kolei możemy wjechać w lekki off-road dla osób, którzy planują nie wiem, wyjazdy do Rumunii, Albanii, szukają, że tak powiem, większej adrenaliny, to na pewno ten model jest bardziej skierowany. Natomiast dla osób kochających Alpy, Dolomity, no to wtedy mamy wersję GT właśnie na aluminiowych felgach, troszeczkę inaczej zestrojonym zawieszeniu, tu mamy większy skok. A propos komfortu, oczywiście grzane manetki, w najbogatszej wersji też grzana kanapa dla pasażera i kierowcy, więc tego komfortu faktycznie, tak jak zaznaczyłeś, tutaj nie brakuje, osłony dłoni też powodują, że to ciepło, gdzie nam te manetki po prostu grzeją, czujemy dłużej nawet przy niskich temperaturach. Świetnie wyważony motocykl, bardzo odchudzony względem poprzedniej wersji 800, więc
no, dużo naszych klientów, którzy jeździli poprzednią wersją właśnie Tigerem 800, zdecydowało się przysiąść na ten nowszy model ze względu na jego możliwości i lekkość prowadzenia. I następny po tym już wyżej jest 1200, tak? Tiger 1200, nowość przygotowana na ten sezon. Tutaj tak naprawdę na targach premierowy pokaz zarówno wersji Rally Pro, jak i GT Pro. Są też wyższe wersje, zwane Explorer, wtedy mamy 30 litrów więcej, znaczy 30-litrowy, przepraszam, bak paliwa, czyli dużo większy zasięg, nawet do 600 km na jednym tankowaniu możemy przejechać. Ale tak naprawdę w zależności od stylu jazdy, naszych preferencji, możemy dostosować wersję do naszego wzrostu. GT troszeczkę jest niższe, Rally ma dużo wyżej kanapę ustawioną, więc w zależności też od stylu jazdy, czy proponujemy jazdę w terenie, można to wykorzystać. Ja miałam okazję dosłownie tydzień temu wrócić z testów w Portugalii z dziennikarzami naszymi polskimi, między innymi z waszą redakcją, z Mariuszem Łowcą. Był zachwycony jazdą w offroadzie, możliwościami tego motocykla. Miał w pamięci poprzedniego Tigera 1200 i nie ukrywajmy, on był 25 kg cięższy od obecnego tego motocykla. Naprawdę, no czuć tą różnicę wagi. To tak jakby facet, kurczę, schudł 25 kg, to widać to w sylwetce. I tak samo wiem, o czym mówisz doskonale. To się przekłada zawsze w jeździe sportowej, te kilogramy. Natomiast ująć 25 kg z motocykla, naprawdę szacun. To może jest podejdźmy do niego. Wyczyn niesamowity. A te wszystkie kufry, akcesoria, to jest coś, co możemy do niego domówić, czy tak, coś występuje w standardzie? Akcesoryjnie, bo mamy kufry zarówno aluminiowe, tak jak to one są srebrne i czarno dostępne, mamy też kufry plastikowe, więc w zależności co nam się bardziej nawet wizualnie podoba, jak czy będziemy w terenie jeździć, czy tylko szosowo, możemy to dostosować. No motocykl naprawdę wyśmienity, skok podejrzewam na pewno nie mniejszy niż względem Tigera 800 i 900. Dziennikarze po prostu piali z zachwytu. Czy w topowej wersji to jeszcze mamy m.in. radar, gdzie w lusterkach dostajemy informacje, czy ktoś nie jest w martwym polu. W standardzie już mamy zestaw bezkluczykowy, który możemy w każdej chwili dezaktywować. Czyli w zależności, czy tylko tankujemy na stacji i prawda, zależy nam, żeby szybko bez zdejmowania rękawic zapłacić na przykład za tankowanie. A gdy, nie wiem, idziemy coś zjeść, idziemy do hotelu, możemy go dezaktywować. Wtedy, już tak powiem, bezpiecznie oddalić się od motocykla bez najmniejszego stresu. Z płynami ważą 249 kg, więc naprawdę jest to mało, tak jak Ci mówiłam wcześniej, 25 kg różnicy. Jeśli chodzi o moc, też ona nam wzrosła, mamy 150 koni mechanicznych i 130 Nm teraz. No, te Nm są chyba jeszcze ważniejsze przy tej jeździe niż trzycylindrowy silnik. Tutaj z tym wykorbieniem T-Plane, czyli tak samo zastosowanym w Tigerze 900 wcześniej, robi to robotę, jak wszyscy motocykliści mówią. Więc warto naprawdę w sezonie skorzystać z jazdy próbnej. U nas te motocykle będą w każdym naszym salonie dostępne, zarówno w wersji Rally, jak i GT. Zapraszamy serdecznie, jak tylko słońce się pojawi, stopnieje śnieg, żeby skorzystać po prostu. Nawet przy naszej rozmowie tyle osób wsiadło na ten motocykl i zsiadło. Naprawdę jestem w szoku. Znaczy, my jesteśmy zadowoleni z naszego uczestnictwa. Też może wahaliśmy się, bo no umówmy się, wystawa była 2 lata przekładana ze względu na COVID-a. Ostatni termin był miesiąc wcześniej, został on przeniesiony, ale dzięki temu możemy rozmawiać bez maseczek, więc ma to też swoje plusy. Cieszymy się z każdego spotkania z naszymi klientami, ze wszystkich rozmów, z przybicia każdej piątki. My też jako Triumf mamy okazję organizować dla naszych klientów różne wyjazdy w sezonie, zarówno weekendowe, jak i zagraniczne. Teraz niedawno całkiem spora grupa wróciła z Nadjeziora Gardy. To był pierwszy wyjazd wiosenny nasz, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo w naszej marce. Staramy się budować tą społeczność. Naprawdę fajni ludzie z nami jeżdżą. Dzień dobry, witam Państwa. Karol Kopytek, firma Almot, dystrybutor marki Junak i marki Zontes. Jesteśmy po raz kolejny na targach, które po 2 latach przerwy ze względu na sytuację covidową w końcu się odbyły. Cieszymy się z tego, że mogliśmy się na tych targach pojawić zarówno z marką Junak, jak i z marką Zontes. Marka Zontes jest może mniej znana niż marka Junak, która ze względu na tradycję jest rozpoznawalna już w dużej ilości osób wśród społeczeństwa. Junak, z którego tak naprawdę jesteśmy dumni, że udało nam się wskrzesić tą markę, zakorzenić wśród młodych użytkowników, zaczynając od pojemności 50, czyli w kategorii motorowerów, jak również w klasie 100 motocykli w klasie 125, w których można jeździć na prawo jazdy kategorii B.
chcemy rozwijać tą markę na rodzimym rynku. Staramy się, żeby rozpoznawalność tej marki była jeszcze większa niż jest do tej pory, wprowadzając nowe modele, nowe ciekawe projekty. Zdecydowanie unowocześniamy, czyli zaczynając od podstawowej rzeczy, jak jest norma Euro 5, czyli wszystkie skutery i motocykle, które muszą ją spełniać. Dodatkowo pracujemy nad designem w postaci dodatków liczników TFT czy LCD, oświetlenia LED-owego. Przed nami mamy Junaka SC125, to jest nowość, którą wprowadziliśmy w roku 2021. Jest to motocykl, który jako pierwszy dysponuje mocą 15 koni. Silnik jest schłodzony cieczą, wyposażony w licznik TFT oraz pełne oświetlenie LED-owe. Junak M12 Cafe to jest kolejny model z serii motocykli M12. Jeden z najbardziej popularnych M12 Vintage tak naprawdę jest przez ostatnie dwa lata najpopularniejszą 125 wśród wszystkich motocykli w klasie 125. M12 Cafe jest bardzo zbliżonym motocyklem do M12 Vintage. Silnik jednocylindrowy chłodzony powietrzem z wałkiem wyrównażającym. Myślę, że różnicą taką bardzo widoczną na pierwszy rzut oka to jest kształt kierownicy, który powoduje bardziej wyprostowaną pozycję niż M12 Vintage. W 2022 roku po raz kolejny wróciliśmy do motocykla o znaczeniu 121. To jest motocykl, który mieliśmy w ofercie w roku 2011. Spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Największą zaletą tego motocykla to jest jego funkcjonalność, bo można ją wykorzystywać, ten motocykl można wykorzystać zarówno w lesie, jak i jeżdżąc po polach czy po drogach asfaltowych, ma bardzo szerokie zastosowanie. Też dosyć własną zaletą, istotną cechą jest to, że przy cenie detalicznej nie przekraczającej 8000 zł możemy znaleźć bardzo dobre rozwiązanie na rosnące ceny paliwa, przy czym ten motocykl spalając te około 2,5 litra na 100 km może być dobrą alternatywą do samochodu. Zontes to całkowicie nowa marka na rynku w Polsce. W 2020 roku zaczęliśmy sprowadzać motocykle o pojemności 310. W zasadzie pół roku później uzupełniliśmy tę kolekcję o motocykle 125. Są to motocykle o bardzo odważnej stylistyce. Najważniejszym elementem w zasadzie jest to, że są bardzo dobrze wykonane technicznie i jakościowo. Bardzo mocno rozbudowany system, jeżeli chodzi o silnik. Motocykle, które myślę, że się spotykają z pozytywnym odbiorem, zarówno wizualnym, jak i przez użytkowników, którzy jeżdżą na tych motocyklach. Blisko 15 koni mocy powoduje to, że ten motocykl można podróżować, bez problemu w granicach 90-100 km na godzinę. Największym atutem jest to, że tymi motocyklami można się doskonale wyróżnić na ulicy. Nowością na rok 2022, jeżeli chodzi o markę Zontes, jest skuter 310M. Charakteryzuje się na pewno bardzo dużą mocą, bo jest to 33 konie, więc to myślę, że jest jeden z mocniejszych skuterów w swojej klasie. Na pewno wyróżnia je też bardzo mocno rozbudowany układ elektroniczny, jeżeli chodzi o licznik TFT. Dodatkowo jest sterowanie elektryczne, sterowanie szybą, która jest unoszona elektrycznie. Myślę, że się spotka z pozytywnym odbiorem na polskim rynku. Dimoto, ze mną jest Patrycja. A obok mnie bardzo ciekawy pojazd, bo na zewnątrz śnieg, a ten sprzęt chyba idealnie się do tego nadaje. Natomiast nie o to chciałem zapytać, bo to są jakieś rzeczy techniczne, którymi ja się interesuję. Ale powiedz mi tak, sklep internetowy na targach stacjonarnych. Jak się odnajdujecie w tej roli? Właśnie bardzo dobrze się znajdujemy. Jesteśmy bardzo zaskoczeni, bo w tym roku bardzo wiele osób powiedziało, że nas kojarzy, zna, kupuje u nas. A wcześniej, jak jeździliśmy 3 lata temu, nie było takiej rozpoznawalności właśnie naszego sklepu. Jesteśmy tym zaskoczeni tak mega pozytywnie. Głównie kojarzyliśmy się z częściami do motocykli, do starych motocykli, retro głównie. A teraz aktualnie mamy w ofercie bardzo wiele
różnych części gadżetów, odzieży przede wszystkim. Weszliśmy tu trochę właśnie odzieżową, casualową, co mi się wydaje, że jest bardzo istotne na dzisiejszym rynku też, żeby pokazać się z tej strony. A co przewidujesz jako hit sprzedaży w tym sezonie? Oto! Jesteśmy przy stanowisku z małymi motorkami. Tak, dokładnie. Konkretnie speedbike'ami, czyli te małe takie motocykle asfaltowe i crossowe. Pierwszymi jednak motocyklami, pitbike'ami w sumie, to właśnie były wersje crossowe. Później gdzieś tam przeinaczyły się w asfaltowe. Bo tak naprawdę dzieci, wiesz, Hiszpania, Włochy, to wszędzie tam dzieciaczki na asfalcie trenują właśnie na pitbike'ach. Co dużo mówić, no stamtąd się wywodzą tak naprawdę mistrzowie, później gdzieś tam w MotoGP. W Polsce powstaje coraz więcej takich ośrodków właśnie, które szkolą gdzieś tam na pitbike'ach. Też można wypożyczyć najpierw, żeby dziecko na przykład spróbowało. Gdzieś tam później można zakupić, żeby, no wiadomo, swój, to zawsze można gdzieś wyskoczyć i na inny tor, nie być zależnym od kogoś. Szczególnym atutem właśnie jest cena, tak? Że kupujesz to tanio, eksploatujesz tanio i nie jest tego szkoda. Jeszcze kłady, tak? Z tego co widzę. To jest taka tak naprawdę nowość, jeśli chodzi o sklep, to taka no, nowość. Wprowadziliśmy też kłady, jest to jedna z marek, która też produkuje pitbajki. Ludzie pytali po prostu o to, więc stwierdziliśmy, że okej, czemu nie, nie? O, siema, siema! Cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć. Patryk Stankiewicz, mistrz Polski w jakiej konkurencji? W zawodach pitbike, klasa w moim przypadku Stock 150. Konkurencja całkiem spora. Najbardziej i najfajniejszy obleganą klasą jest właśnie klasa Stock, czyli między innymi motocykle, które stoją tutaj z tyłu. To są motocykle, które są wyjęte praktycznie z pudełka, bez żadnych modyfikacji, bez niczego. Zapisuje się nas 60-70 osób. Gdzie najlepiej trenować? Wszędzie, gdzie się da. My trenujemy na hali u Sebastiana Stankiewicza, która się nazywa Pit Park. Prowadzimy zajęcia wspólnie dla osób, które pierwszy raz mają do czynienia z motocyklami, ale również tymi, którzy startują w zawodach i chcą urywać każdą kolejną setną sekundę. Jesteśmy na części targów poświęconej motocyklom typu custom. Ze mną Lech Wangin, członek redakcji Ścigacza i osoba, która o takich motocyklach wie chyba wszystko. Powiedz, czy za nami, ten motocykl za nami, powiedziałeś, że jest niezwykły. Co jest w nim takiego najbardziej niezwykłego? I to jest zrobiony tak, jak to się robiło kiedyś. Customizing cały wziął się nie tak, jak to teraz jest z chęci lansowania się głównie, tylko początki, same korzenie. I to jest taki śmieszny paradoks, po trochu się wzięły z biedy. Bo to było zaraz po wojnie, gdzie nawet w Stanach obowiązywały przykładowo producentów samochodów czy motocykli ograniczenia, jeżeli chodzi właśnie o stosowanie chromów czy gumy, czy i to zastępowano tańszymi materiałami. W związku z tym na przykład żołnierze, którzy wracali z wojny, czy młodzi ludzie, którzy jak wiadomo w każdym kraju młody człowiek raczej bogaty nie jest, no chyba że ma rodziców bogatych. Więc ich średnio było stać na to, żeby sobie kupić, załóżmy, nowy motocykl w sklepie. I dlaczego sztywna rama? Najzgrabniej wygląda motocykl i najlepsze proporcje ma motocykl, który ma sztywną ramę. Pokaż, mały zbiornik paliwa, to właśnie nawet po wojnie już samochód nie był, nie wiem, nieosiągalnym marzeniem. W związku z tym motocykl jakby przestał być tanim substytutem samochodu, a stał się zabawką. Z motocykla korzystamy dla rozrywki, dlatego te zbiorniki były małe. Oczywiście to nie jest jedyny trend, ale mówimy akurat o korzeniach tego i dlaczego ten motocykl tak wygląda, a nie inaczej. Pokażę Ci drugi motocykl, który jest zbudowany na bazie motocykla w ogóle przedwojennego. Tutaj mamy silnik tego motocykla, to jest tak, dół to jest od Nortona przedwojennego jeszcze, a góra jest od Sportstera tak zwanego żelaźniaka, bo cylinder i głowica są żeliwne. No, jakby to jedno z drugim jest połączone, stąd podejrzewam, bo jak zobaczysz tutaj, między cylindrem a karterem jest taka podkładka. Podejrzewam, że jest to związane z tym, że skok tłoka Nortona nie zgadzał się ze skokiem tłoka Harley'a, prawdopodobnie był dłuższy i dlatego zastosowano taki patent. Ale teraz spójrz na te wszystkie detale, na tą osłonę, tu prawdopodobnie jest jakiś łańcuchowy, albo był.
Był zapewne, bo już nie ma, widocznie rozwiązano to w inny sposób. Podejrzewam, że to był łańcuszek, który napędzał prądnicę w oryginale. Tak to wygląda. Ale zobacz, jak to wszystko jest wykonane, jakie to jest, jak to mawiał świętej pamięci Włodek Kwas, frymuśne. I tak kiedyś wyglądały seryjne motocykle, bo tak się to produkowało. Był motocykl na bazie Kawasaki W650. Przy czym w większości przypadków, jak się robi taki motocykl, jak tamten na przykład, to jest teraz taka moda, że wywala się wszystko spod siedzenia, żeby tam było pusto, airboxy się wywala, wkłada się takie gaźniki, co potem nie zawsze się udaje ustroić i tak to dalej. Prawda. Więc jakby przez to, że chce się iść za modą i osiągać jakieś tam efekty wizualne, no traci się na użyteczności tego motocykla. Natomiast tutaj motocykl wygląda bardzo vintage'owo, ale zamierzeniem i jakby celem tak przyświecało przy projektowaniu i wykonywaniu tej konstrukcji to, że on ma być obsługiwany przez dealera Kawasaki. On ma być w obyciu dokładnie taki jak seryjny. I tutaj mimo tego, że masz kanapę, która zupełnie nie jest seryjna i masz ramę, robi się tak zwane zamknięcie ramy, czyli to jest taki pałąk, który tutaj za siodłem jest. Tutaj tego nie ma. Podstawa, na której się ta kanapa opiera, została wykonana z podstawy oryginalnej. Po to, żeby można było kluczem wyjętym ze stacyjki otworzyć kanapę. Przez to ten motocykl mi się podoba, że on przy jakby zmianie jego wizerunku, firma Kawasaki wypuszczając W650 chcieli zrobić motocykl w stylu lat 60. A ten jest w stylu lat, no powiedzmy 40., 50. i to też już raczej nie seryjnych konstrukcji i takich typowo amerykańskich, stąd właśnie ten, a nie inny kształt kierownicy. No i to się doskonale udało i to jest najlepszy przykład tego, że można pogodzić formę z funkcją. Pan Bogusław. Tak, pan Bogusław. Muszę wam powiedzieć tak, jestem bardzo dumny z tego, że w tak krótkim czasie udało nam się zdobyć prawie 35 motocykli. Nie wierzyłem, że w 3 tygodnie zdobędziemy prawie 35 motocykli, także to jest dla nas i dla mnie i dla Leszka tak naprawdę coś, co nie wierzyliśmy, że tyle motocykli przyjedzie. A jeśli chodzi o takie perełki, myślę, że każdy motocykl jest w swoim jakby rodzaju, stopniu indywidualny, świetny. Te motocykle, ja widzę w ogóle, że rynek customowy w Polsce się dość mocno rozwija. Powiedziałbym nawet inaczej, zaczynamy pomału przewyższać ten zagraniczny rynek. Patrząc po motocyklach, po wykonaniu, kupa fajnych maszyn przyjechała, które trzeba będzie nagrodzić. Motocykle to jedno, natomiast za naszymi plecami jest Twoje stoisko i powiedz, co na nim możemy znaleźć? Słuchajcie, zawsze na targi wybieramy się z naszymi ciuchami, które jakby produkujemy, jest to nasza produkcja. Są to ciuchy customowe, limitowane wersje. Co roku ludzie dzwonią do nas przed targami, czy będziemy z tymi ciuchami, przychodzą, kupują. Nasza firma generalnie Motorcycle Performance, mały HD, zajmuje się serwisem, budową i przebudową motocykli Harley Davidson. Głównie tą markę, na tej marce bazujemy. Mamy już parę fajnych nagród zdobytych przez ten okres czasu działania firmy. Takim najbardziej znanym motocyklem, który zdobył bardzo dużo nagród w Polsce i za granicą, to był motocykl Perkun i motocykl Avatara. Generalnie my jako firma Motorcycle Performance mały HD zajmujemy się sprzedażą części do motocykli Harley Davidson, części customowych. Mamy jeden z największych magazynów w Polsce części customowych, obsługujemy nie tylko Polskę, ale i zagranicę. Wszystkie rzeczy, które my produkujemy, jakby nasze ubrania, są to robione w Polsce, z polskich materiałów. Nadruki są robione w Polsce. Są to jakościowo bardzo dobre rzeczy. A cieszę się, że ludzie przychodzą po 5-10 lat i mówią: słuchaj mały, miałem taką bluzę i tam mi się po 10 latach rozwalił zamek. Weź mi to napraw. Ja mówię: chłopie, kup sobie coś nowego w końcu z nowej kolekcji. Więc ludzie kupują to może dlatego, że mają sentyment do nas, do tych ciuchów. Sam wiesz, jak ktoś coś ma ulubionego, to nosi to na co dzień, aż nie da się tego zreperować. Yeah.
pracy machyn. Cześć. Hej. Pojawiła się u nas na stoisku ciekawa osoba. Ma na imię Ewelina Suchogorska. Jestem z Olsztyna. Mam 24 lata. Motocykle, interesuję się motocyklami bardzo długo. Ale jest pewna przeszkoda jaka? Nie mam lewej ręki. I to według prawa mi troszeczkę dyskwalifikuje z tego względu, że prawa jazdy na motocykl nie zrobię. Ze względu na to, że stabilnego toru jazdy nie będę mogła zachować, kierując jedną ręką. Nie dobrze trafiłaś, dlatego że oprócz tego, że tworzymy redakcję społeczności motocyklowej, to moja skromna osoba gdzieś tam się przebija w Instytucie Transportu Samochodowego przy projekcie mobilności dla osób niepełnosprawnych. Tu obiecuję, że postaramy się tematem zająć. Wykazałaś się, już wspomniałem, determinacją, ale wiedzą motocyklową. Pytaniami od razu zaatakowałaś serią pytań, a nic tak nie cieszy, jak seria z pepeszy. Jesteś osobą, która trafia w pewną lukę u nas, pewnego zacofania komunikacyjnego. Jeżeli będziesz dalej tą determinacją się wykazywała, spróbujemy coś zrobić z tematem. A być może ścigacz też będzie nakręcał pierwsze potyczki z motocyklem. Determinację mam dużą, z wiekiem coraz większą, a jak sezon się zbliża, to jeszcze większą. Patrząc na to, jak wszystkie motocykle wyjeżdżają, patrząc lusterko w starszym samochodzie, od razu jest ten błysk oku. Mogę ci powiedzieć, że mieliśmy w redakcji, nawet mamy artykuł, jakbyś chciała się zapoznać. Jest co prawda w lidze włoskiej, ściga się motocyklista, który też nie ma ręki i powiem ci, że ściga się z sukcesami. Jeżeli on jest w stanie się ścigać na motocyklu nie posiadając ręki, prawda, gdzie są zupełnie inne obciążenia, zupełnie inne prędkości, to osoba, która normalnie poruszałaby się po drodze, raczej nie powinna być z tego tytułu dyskryminowana, bo da się nauczyć jeździć nie posiadając ręki. Agnes, Aga, miło cię powitać na naszym stoisku, na targach. No, pogoda nie dopisała. Nie możemy polatać na motocyklu, to przy okazji możemy popatrzeć sobie, przyjechać, pooglądać jakieś nowości, no i spotkać się ze znajomymi. I przydałoby się w końcu przegonić Ajonkę po torze. Jeszcze nie była, no w sumie dopiero mam ją rok. No, plany są takie wyjazdowo. Myślimy, żeby wyjechać sobie do Szwajcarii na motocyklach. Co roku jeździmy gdzieś za granicę i w tym roku będzie pewnie Szwajcaria. Góry, góry, przede wszystkim tak, góry. Tak. Ja nie wiem, czemu wszyscy ci motocykliści w góry, a nikt nad morze. Jest taka adrenalina. To jest w ogóle taki, że jesteś gdzieś wysoko i czujesz tą wysokość, te zakręty i to jest coś nie do opisania. No tak, ale zakręty zdarzają się też nad morzem, więc tak, myślę, ale tam jest bardziej płasko, a my tak jednak jak się jedzie pod górę i mając taką świadomość, jak jesteś wysoko, to jest po prostu coś nie do opisania. Nam się już udało kilka razy wyjechać w tym sezonie. O, udało się, tak. Ale w Polsce? Tak, w Polsce. Nawet super. Jakoś teraz, niedawno, pod koniec marca, no zmieniłam wydech i po prostu nie mogłam wytrzymać, żeby nie przejechać się. Żeby posłuchać. Oczywiście, to myślę, że każdy tunel twój. No bo myślę, że tak. No w końcu siedzi nie byle co tylko Austin Racing, więc... No to proszę. A nie wiem czemu motocykliści tak uwielbiają tunele. Chyba trzeba mieć motocykl, trzeba mieć akcesoryjny wydech i przejechać chociaż raz taki długi tunel, żeby wiedzieć po co. Do tego robimy. Wydechu tunel naprawdę nie jest potrzebny i możesz mi uwierzyć na słowo. Jesteśmy na stoisku Polskiego Związku Motorowego, ze mną Marek Szkopek. Jesteśmy w przeddzień, może nie, ale za chwilkę będzie wasz start w wyścigu 24-godzinnym w Le Mans, na który bardzo serdecznie zapraszam, 16-17 kwietnia, przed telewizory. Wy będziecie dzielili się jajeczkiem z rodzinami, a my będziemy w tym czasie kończyli nasz wyścig. Mam taką nadzieję. Czy miałeś jakieś ciekawe pytania od ludzi, którzy przychodzili, pytali się? Zawsze są ciekawe pytania. Najlepszym pytaniem było, czemu nie startujemy w Le Mans? No tak, prymaprylisowy żart. Wczorajszy prymaprylisowy żart wyszedł nam bardzo dobrze, więc dzisiaj przychodzą, mówią, a kurde, szkoda, że was nie będzie, tak liczyliśmy. A ja mówię, a kto wam tak powiedział? A bo wczoraj był prymaprylis. No i tak. Także, ale to jest motocykl, na którym będzie jechała grupa EWC, specyfikacji EWC w tej najwyższej kategorii wyścigowej.
w nowym malowaniu. Jesteśmy dobrze przygotowani, więc nic nie pozostaje innego, jak tylko i wyłącznie trzymać kciuki. W tym sezonie też będziesz trenował pitbajki? Oczywiście. Oczywiście, już mamy terminy nawet wyznaczone. Pozostajemy nadal na torze Modlin. Serdecznie zapraszam wszystkich. Pierwszy start treningowy w Modlinie zaczyna się 24 kwietnia, czyli kończymy Le Mans. Mamy tak naprawdę 5 dni wolnego po wyścigu. Więcej dni. Prawie 2 tygodnie i zaczynamy już z dzieciakami zabawę w Modlinie. Nie życzę tego, żebyś już odchodził na emeryturę, ale cieszę się, że będziesz miał godnych następców. Nie zamierzam jeszcze odchodzić na emeryturę, ale mam nadzieję, że przygotuję fajny podkład dla tych wszystkich młodych, którzy będą moimi następcami. Mam nadzieję, że pójdą w moje ślady i będziemy mogli nawet ich reprezentować, będą mogli nas reprezentować w mistrzostwach świata. Jestem na stoisku Motorlandu, a ze mną? Paweł Patulski, marketing Motorland. Gama Leoncino powiększyła się o modele następujące, czyli mamy tutaj Leoncino 800 w wersji standardowej, który jest takim motocyklem szosowym z silnikiem od znanego już 752S, który ma 750 cm3, to i 76 koni mechanicznych mocy. Także nowy egzemplarz już posiada ekran TFT, koła są takie powiedzmy szosowe, dobre podzespoły, tutaj klocki i zawieszenie Benelli. Będzie też wersja Special, która będzie miała zaciski, klocki od Brembo i przedni widelec Marzocchi. Drugą wersją tego pojazdu jest Leoncino 800 Trail, które ma podwyższone zawieszenie, no i stoi na oponach kostkowych, felgi szprychowe. Również będzie dostępny w tej wersji Special z Brembo i z Marzocchi. Dalej mamy Leoncino 125. To jest tamto na przedzie. I tutaj w Leoncino 125 przełożono sprawdzoną jednostkę z Kiwaya RKF. Silnik chłodzony cieczą, sześciobiegowy. Jak deklaruje producent, 2,2 litra na 100 km spalanie ma wynieść. Także ciekawa propozycja dla ludzi, którzy, nie wiem, chcą dojeżdżać do miasta, do pracy, tak, z domu do pracy, bo mamy tutaj niskie spalanie, a przy obecnych cenach paliw wiadomo, jak to wygląda. No, ciekawa stylistyka, taka neo-retro, cena poniżej 16 tysięcy złotych, więc myślę, że może to być taki jeden z hitów sprzedażowych. Znakiem charakterystycznym jeszcze ten lew na przednim błotniku, czyli tam historyczny lew, który tam jeszcze w fabryce Motobi w Pesaro przed wojną był umieszczony. No i w gamie Leoncino tutaj Włosi postanowili ten symbol zachować. Może przejdziemy do Kymco teraz. W Kymco pomyśleli też o turystyce skuterowej i takim przedstawicielem tego segmentu turystyki jest AK550 w wersji ST, czyli w porównaniu do tradycyjnej wersji AK550 zmieniono trochę ten panel przedni, nowy włącznik, przyciski sterujące. Posiadamy tutaj już tempomat, czyli z myślą o tej turystyce, podgrzewane manetki, elektronicznie regulowana szyba oraz ta przednia, przedni panel jest w ogóle poszerzony, także nabrał takiej jakby mocy. Jest lepsza ochrona przed wiatrem na nogi, tak? Także w odniesieniu do tej tradycyjnej wersji dotychczasowej mamy już tutaj bardziej rozbudowany panel przedni, no i motocykl stworzony do takiej turystyki typowo dalszej, powiedzmy, bardziej komfortowych warunkach. 550 cm3, silnik, 51 koni mechanicznych mocy, dwucylindrowa jednostka, więc to już taka znana właśnie z tego AK tradycyjnego, która charakteryzuje się bardzo fajnym pomrukiem silnika, fajnie tłumik tutaj chodzi, także no myślę, że model taki już, który ma wszystko, co potrzebne do turystyki skuterowej, tak, w tym wypadku. Kymco CV3, czyli trójkołowiec, którym możemy jeździć na prawo jazdy kategorii B, bo rozstaw przedniej osi jest na tyle szeroki, że dostał homologację pozwalającą jeździć osobom, które nie posiadają uprawnień kategorii A. No i z ciekawostek jest to właśnie jedyny teraz na rynku dostępny
trójkołowiec z silnikiem dwucylindrowym na kategorię A. Również tu mamy ten silnik ZK550, około 51 koni mechanicznych mocy, więc tak naprawdę bardzo, bardzo taki atrakcyjny i zarówno pod względem designu, jak i mocy dla tych, którzy nie posiadają prawa jazdy A. Tutaj tylną kanapę możemy zdjąć i można go doposażyć również w kufry, jak ktoś chce uprawiać turystykę na takim sprzęcie. To jest następca modelu Agility 16+, już bardziej taki nowoczesny design, zegary nowocześniejsze. Tam mamy tego poprzednika, który już od wielu lat jest na rynku. No teraz Kymco z nową linią, tyle lamp nawiązujące do Excitinga 400, przód taki też już nowocześniejszy. No wlew paliwa z przodu, więc to ułatwia nam, powiedzmy, tankowanie, nie zalejemy rzeczy pod kanapą. No także taki idealny też na te czasy, kiedy ceny paliwa rosną w górę, do przemieszczania się. Myślę, że taka super opcja. DTX 125, czyli taka, powiedzmy, moda na ten segment Adventure. Z takimi oponami dualowymi, powiedzmy, z osłoną, z handbarami na kierownicy. Tutaj już Kymco idzie w tym trendzie takim, że każdy chce mieć skuter, znaczy każdy, no przynajmniej wiodący producenci skuter w klasie takiej Adventure, powiedzmy. No i w zeszłym roku zadebiutowała ta wersja z silnikiem 320 cm3. W tym roku postanowili stworzyć 125, więc to jest odpowiedź na potrzebę, można powiedzieć, z rynku płynącą, że ten skuter, który miałby taką dawać też frajdę, ale jednocześnie ktoś, kto ma prawo jazdy kategorii B, mógł na nim się przemieszczać. Super Light Standard, czyli taki chopper w pełni wyposażony już w sakwy, w przednią szybę, w orurowanie, chromy. No, jest to jakiś popularny segment dla tych wszystkich, którzy już nie chcą robić prawa jazdy kategorii A, mają to B i chcą spróbować jazdy na motocyklu, więc w takim stylu chopperowym można się tym modelem przemieszczać. Jeżeli chodzi o te targi, jak możesz to ocenić? Dużo osób przewinęło się przez Wasze stanowisko? Dzisiaj przeszło to najśmielsze oczekiwania, ponieważ od rana tutaj naprawdę wiele, wiele osób nas odwiedziło. Ciężko było się nawet przemieszczać w pewnym momencie. Teraz się już troszkę rozluźniło. No i myślę, że jutro, niedziela też trochę ludzi jednak jeszcze nas odwiedzi. No co nas niezmiernie cieszy, ponieważ świadczy to, że po tej całej pandemii ludzie są głodni obejrzenia tych nowości. No jedyne, co mogłoby być według mnie lepiej, to gdyby więcej wystawców z czołowej dziesiątki się pojawiło na tych targach, czego zabrakło.